Cześć, zapraszam Cię na marketingowe podsumowanie miesiąca, czyli subiektywny przegląd tego, co jest najciekawsze w zakresie Facebooka, Instagrama, Twittera oraz TikToka i nie tylko. W tym odcinku będzie chociażby coś o YouTubie, czyli o nowym możliwości edytowania naszych filmów bez tracenia zasięgów, reakcji, komentarzy. Będzie o zakupie ciuchów dla naszych awatarów na Facebooku, o awatarach na TikToku, także będzie o wielu innych ciekawostkach. Zatem, jeżeli jesteś głodny wiedzy, zapraszam Cię do oglądania tego odcinka. Zacznijmy od zmian na reelsach na Facebooku. Chociażby pojawią się takie nowe rzeczy, jak dłuższe reelsy do 90 sekund. Pojawi się opcja dodawania ankiet, quizów i nowych emoji. Pojawi się opcja dodawania audio z kamer, które posiadamy, czyli z urządzeń zewnętrznych. Pojawi się też opcja dostępu do listów za pomocą API zewnętrznych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, pojawi się też opcja możliwość zarządzania i planowania naszych listów, chociażby z poziomu desktopa. Zatem przeglądajcie i szukajcie tych opcji, bo to na pewno zwiększy zasięgi Waszych postów na Facebooku. Jeżeli puszczesz kampanie reklamowe na Linkedinie, no to z pewnością zauważyłeś, że ten system wrzucania reklam i zarządzania kontami był trochę toporny. Teraz LinkedIn odpala swojego Business managera, coś co bardziej przypomina i pewnie bardziej znamy z Facebook Business Managera, gdzie łatwiej będzie nam zarządzać stronami, partnerami, użytkownikami, kontami oraz grupami docelowymi. To wszystko oczywiście za chwilę będzie u nas dostępne, więc jeżeli już to macie, dajcie znać w komentarzach, czy się sprawuje. czy przypomina to chociażby w odrobinę to, co bardziej znamy z Facebooka, czy też dalej jeszcze działa to dopornie. Często zastanawiamy się, co trenduje, albo w jaki sposób wybić się na TikToku. No, łatwo się wybić, kiedy wiemy, co jest trendem w danym momencie i wiemy, kiedy co jest trendem w danym kraju. No jeżeli sobie odpalimy nowego TikTok Creative Center, możemy wybrać sobie na przykład Polskę i zobaczyć, co nam trenduje. Zarządzicie od tego, czy chcemy wybrać, jakie są trendujące hasztagi i, i podnieść się podmiot, czy pod piosenki, czy pod twórców, czy ewentualnie pod wideo, to wszystko możemy sobie przejść. Wybierzemy sobie piosenki, wybierzemy, sprawdzimy sobie, jakie są i wtedy już możemy do danej piosenki nagrywać swoje TikToki lub używać tych piosenek w podkładach pod naszych TikTokach. To także nawet jeżeli ten TikTok jest mówiony, a jest taka piosenka, to także zwiększa jego zasięgi. Oczywiście to wszystko musicie u siebie przetestować i sprawdzić i odhaczyć sobie odpowiednią ilość czasu, w jakim chcecie być na fali, bo możecie brać to, co dzisiaj trenduje, możecie brać to co trenduje od 30 dni, a to zawsze to no, są troszeczkę inne dane, możecie przejść, zobaczyć sobie analitykę. Coś ciekawe pokazuje to nawet w jakiej grupie wiekowej to e, trenduje, więc zapraszam do testowania i oczywiście odwiedzenia mnie na TikToku, bo także jestem pod hasłem Marketing na ludzie, czy też hasło tak naprawdę napiszemy tutaj na dole. Dodatkową nowością, którą testuje Instagram jest to coś tak jakby naklejki, stickersy, jakie są na Lenses, na Snapchacie, czyli możliwość dorzucania tak naprawdę, rzeczywistości wirtualnej w, do obrazu kamery, którą kręcimy. Nie, tu jest dokładnie to pokazane, jak to wygląda na Snapchacie. Jeszcze nie widziałem tego, jak to wygląda w Instagramie, ale być może Wam się to pojawiło i wrzućcie tutaj w komentarzu jakieś zdjęcie. Jest ewidentnie widać, że można dodać tekst i można dodać jakąś, jakąś naklejkę. Być może coś z tego wybrać. No, z jednej strony to wygląda jak walka o tego młodszego widza po prostu tak Instagram chce ją wygrać. No, być może to także za jakiś czas pojawi się i na TikToku. TikTok natomiast wprowadza coraz więcej analityki, analityki, która pozwoli nam sprawdzić, czy kampanie realizowane na TikToku e, sprawdzają się w naszym modelu biznesowym. Oczywiście wiecie, że możecie zainstalować Pixel od TikToka i też mierzyć, ile jest użytkowników, ilu przechodzi. Dodatkowo dzięki temu, że jest nowa Attribution Manager Tool, możemy sobie sprawdzić różnego rodzaju modele atrybucji. Które nam pozwolą sprawdzić i ocenić i lepiej dopasować nasze kampanie reklamowe do tego, co robimy na TikToku, czy też tak naprawdę sprawdzać, na ile ten TikTok nam konwertuje na naszych stronach internetowych. Oczywiście pamiętajmy o tym, że często to jest tylko i element tej naszej kampanii reklamowej, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli czasami postawimy tylko na TikToka, to możemy to narzędzie po prostu w ten sposób przetestować i sprawdzić. A jeżeli jesteśmy jeszcze przy TikToku, to już na moim kursie, który link tutaj macie i opis na dole, pojawiła się pierwsza lekcja na temat tego, jak puszczać kampanię reklamową na TikToku, co jest piekielnie proste. I łatwo, ale pokażę Wam nie dość jak puścić tę kampanię na TikToku, to też pokażę Wam efekty z kampanii reklamowej, które puściłem. Pokażę Wam jak łatwo zdobyć followersów, jak łatwo zwiększyć zasięgi, ile to kosztuje, jak można kupić to wszystko z poziomu smartfona. Więc jeżeli Was jeszcze nie było na moim kursie, to zapraszam Was oczywiście pod ten link i więcej szczegółów dostaniecie na stronie. Jeżeli coś nie jest dla Was niejasne, zawsze możecie ze mną porozmawiać na Messengerze czy też mailowo. Mam nadzieję, że spotkamy się na kursie. Mark Zuckerberg ogłosił powstanie awatarów na Facebooku. To wszystko po to, żeby to się wszystko działo. Oczywiście w jego metawersie, gdzie mam wrażenie, że on ostatnio spędza znacznie więcej czasu niż w świecie rzeczywistym, ale to znaczy, że skoro mamy awatary, to możemy je odpicować. Skoro możemy je odpicować, to pewnie chcemy kupić drogie, super ciuchy od Prady czy od Tom Browna, czy też innych znanych projektantów mody których ja niestety nie znam, ale za to trzeba będzie także sowicie zapłacić. No i oczywiście, czy będziemy musieli z tego skorzystać, czy nie, to już zależy od Was. Cała kolekcja z pewnością ubarwi nasze życie elektroniczne, ale to e, mam wrażenie, że na to jeszcze musimy chwilę poczekać, a zanim to wejdzie nam w krew i faktycznie będziemy musieli się tam częściej spotykać niż w świecie rzeczywistym. Na TikToku jak widać pojawia się coraz więcej opcji pozwalających na robienie zakupów i zarządzanie tymi zakupami na TikToku, tu wychodzi na to jakby pojawiła się nowa zakładka, w której będą zamówienia, vouchery i karta, to wszystko wygląda w kierunku takim jak będziemy mogli otworzyć sklep na TikToku, który prawdopodobnie będzie wyglądał podobnie jak sklep na na Facebooku, czyli sklep samej aplikacji, gdzie później albo będziemy mogli dokonać całej transakcji na TikToku będzie nas odsyłał do naszej strony internetowej. Nie widziałem tego jeszcze żadnego twórcy, ale raz jeszcze poproszę Was o pomoc. Jeżeli Wy to już widzieliście gdzieś u kogoś, to wrzućcie link do takiej osoby. Ja z chęcią zobaczę jak to wygląda i przy kolejnym podsumowaniu miesiąca porzucę Wam screeny z tego, jak to właśnie wygląda na TikToku. Correction Feature to chyba funkcja, na którą najbardziej czekałem na, na YouTube, bo jeżeli wrzucamy film na YouTube, to jestem przekonany, że nie raz Wam się zdarzyło odpalić coś, później zobaczyć, może że pięć razy poprawiamy, zobaczyć, że tu jest jakiś fuck up, to jest drobna poprawa. Do tej pory na YouTube wystarczyło usunąć ten film, wstawić go na nowo. I wiemy znowuż, albo algorytm tego nie polubi, bo wrzucamy tą samą treść, albo już zdobyliśmy, jeżeli zrobiliśmy premierę, jakieś komentarze, lajki itd. I szkoda to stracić, a teraz będzie opcja wrzucenia poprawek, i co więcej będzie widać, prawdopodobnie w którym miejscu jaka została poprawka wykonana. Jeżeli wrzucimy ten sam materiał wideo, jak to mi się pojawi na YouTube, wrzucając ten film, to pewnie też dorzucę wam screeny i, i odeślę do Was informację o tym już na mojej stronie, gdzie będzie szerszy opis do wszystkich oczywiście materiałów, które tu przedstawiam. Zawsze na blogu rozpisuję się, wrzucam Wam linki, skąd brałem źródło do informacji na temat tych newsów, i prawdopodobnie, jeżeli tam jest taka opcja już korekcji na YouTube, to Wam pokażę, jak to, jak to wygląda. No skoro mówiliśmy o awatarach na Facebooku, no to oczywiście TikTok nie mógł poróżnować i także stworzył opcję posiadania własnych awatarów na TikToku, tak to wygląda i można tworzyć swoje elektroniczne wersje. To kolejna rzecz, która prawdopodobnie bardziej trafi do tej młodszej grupy widzów, ale jeżeli chcecie się tym pobawić, to proszę uprzejmie. Od jakiegoś czasu Instagram testował opcję przypinania postów, a teraz już ona z początkiem czerwca została wprowadzona i możemy sobie przypiąć posty na naszym, na naszym łolu Instagramowym, dzięki czemu będziemy, że tak powiem, mogli bardziej i łatwiej sobie zbudować chociażby taki message powitalny dla, taką wiadomość powitalną dla wszystkich, którzy wejdą naszego wola z tych kilku kafelków, więc jeżeli dbacie o przejrzystość i o ten schemat, żeby nasz wall wyglądał bardzo ładnie, no to oczywiście przypnijcie sobie te trzy posty tutaj, napiszcie witamy na naszym Instagramie i w ten sposób sprawdźcie, no, ile to zbudowało i zwiększyło liczbę waszych followersów na waszym koncie Instagramowym. Teraz przejdźmy do ciekawostki. Ciekawostka jest o tyle ciekawa, Ciekawostka jest o tyle ciekawa, że jeżeli znacie memy z internetu, a myślę, że wiele takich memów znacie, to podaśle wam link do strony, w której możecie zobaczyć sobie, jak te osoby wyglądają w świecie realnym, w zasadzie jak wyglądają kilka lat później po stworzeniu zdjęć, które stały się memami, czyli ten pan wygląda w ten sposób, kolejny mem wyglądał w ten sposób, myślę, że tego pana znacie, jest znany kucharz, jak się nie mylę, na kilka restauracji w Dubaju wygląda tak na żywo, ale tego pana, czy też innych memowych twórców. Pewnie znacie tylko z memów, a po tym linkie, gdy wejdziecie na mojego bloga, zobaczycie adres tego artykułu i będziecie mogli przejrzeć 16 innych znanych memów z internetu i zobaczyć sobie, jak te osoby wyglądają. W niniejszym kończę tego bloga i zapraszam Was serdecznie do komentowania, lajkowania, bo jeżeli dotrwaliście do końca, to jak zwykle poproszę Was o jakikolwiek sygnał, bo to zwiększa zasięgi tego materiału, a ja dzięki temu wiem, że ktoś zobaczył ten materiał do końca. Życzę Wam udanych wakacji i do zobaczenia prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia. Hej!